Nasze odkrycie mumii w ciąży jest pierwszym opublikowanym przypadkiem starożytnej egipskiej mumii w ciąży. Nasze dalsze konsultacje ze specjalistami wykazały, że takie mumie były znajdowane, ale nigdy nie były przedmiotem publikacji. Generalnie otworzyliśmy tutaj zupełnie nowe pole do badań. Nazywam się Wojtek Eismont, jestem współkierownikiem Warsaw Mummy Project. Warsaw Mummy Project to interdyscyplinarne przedsięwzięcie badawcze mające na celu przebadanie wszystkich egipskich mumii, które znajdują się w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Badaniami kieruję ja i Marzena Ożarek-Szilkę. Mamy specjalistów z Włoch, Francji, oczywiście z Polski, z różnych jednostek naukowych. Mumie, które badamy, trafiły do Polski już w XIX wieku. Badania, które rozpoczęliśmy w 2015 roku, obejmują skany tomografem komputerowym i zdjęcia rentgenowskie, które pozwalają nam zajrzeć do mumii, wręcz wykonać ich autopsję bez dotykania. W sumie nawet lepiej jest prześwietlić mumię niż ją rozwinąć. Rozwinięcie mumii sprawi, że ulegnie ona zniszczeniu, a nasze badania są nieinwazyjne. Nie musimy ich w ogóle dotykać i widzimy, jakie amulety są pod bandażami, jak one oplatają ciało. Widzimy skórę, kości, jak organy wewnętrzne zostały czasami z powrotem włożone do ciała. Możemy dzięki zdjęciom rentgenowskim patrzeć na strukturę kości, szukać patologii rozwojowych, szukać chorób i innych rzeczy, które potrafią nas poinformować o tym, jak żyli ci ludzie, w jakim wieku zmarli, jaka była ich płeć, na jakie choroby cierpieli. Tutaj limitem naszych możliwości poznawczych jest nasza wyobraźnia. Pierwsze efekty naszych badań pojawiły się już na początku projektu. Włożyliśmy do tomografu mumię z sarkofagu Hordżehutiego i okazało się, że to nie jest mumia Hordżehutiego. Hordżehuti to mężczyzna, a mumia okazała się należeć do kobiety, więc było pierwsze takie wow w naszych badaniach, a późniejsze analizy zdjęć z tomografu komputerowego i rentgena wykazały, że mumia jest w ciąży. Jak to się stało, że mumia kobiety trafiła do męskiego sarkofagu? Wyjaśnień może być kilka. W starożytności sarkofagi były bardzo drogie. Moglibyśmy ich cenę porównać do dzisiejszej ceny samochodu. Więc takie rzeczy naturalnie były kradzione. Ale były też wtórnie wykorzystywane całkiem legalnie. Nie każdego było stać na nową trumnę dla zmarłego krewnego. Rodzina wyjmowała na przykład mumię pradziadka i tam wkładano nową mumię dziadka i z respektem odkładano to do grobu, dokonywano całego rytuału pogrzebowego. Ale w XIX wieku po nekropolii tebańskiej grasowały szajki złodziei, które rabowały grobowce, wyjmowały trumny, z nich mumie. Mumie były potem przeszukiwane w poszukiwaniu różnych drogocenności, jak amulety, biżuteria, były rabowane i potem odkładane z powrotem do trumien, ale już niekoniecznie tych, których były znalezione. Czasami nawet chyba tak na życzenie kompletowano taki ładny zestaw świetnie zachowanej mumii. Do pięknego sarkofagu ją wkładano i sprzedawano w ten sposób, żeby podbić cenę. W naszym przypadku to chyba ta druga opcja powinna być rozpatrywana, ponieważ mumia tajemniczej damy ma tutaj na piersiach takie niewielkie otwory, przez które ktoś musiał włożyć rękę i na przykład ukradziono skarabeusza sercowego. Miała też kolię jakichś paciorków na szyi, które zostały zerwane. Po tym zostały dnie ślady po rzemieniach i nieliczne paciorki z tyłu głowy. Mumia tajemniczej damy na początku wydawała nam się zwykłą mumią. Była to ostatnia mumia na liście, którą mieliśmy przebadać i uwzględnić w raporcie. Jak to często bywa w archeologii, to co się zostawia na koniec, co ma być ostatnie na liście czy do zrobienia, okazuje się tym czymś najciekawszym. Marzena, kiedy oglądała zdjęcia rentgenowskie i zdjęcia z tomografu komputerowego, zauważyła taki dziwny obiekt w miednicy i skonsultowała to z ginekologiem położnikiem, który potwierdził jej przypuszczenie, że jest to ciąża. Okazuje się, że kobieta ta zmarła między 20 a 30 rokiem życia, będąc między 26 a chyba 30 tygodniem ciąży. I na ciążę wskazuje szereg rzeczy. Ma na przykład zamkniętą szyjkę macicy. Obiekt w miednicy jest jednolitej struktury, otoczony tkanką miękką i nie można by go włożyć do środka mumii, na przykład przez nacięcie robione przez balsamistów, bo jest ono wielkości jedynie pięści i płód by przez nie po prostu nie przeszedł.
Co więcej, kobieta cierpiała na lordozę, jedna ze zmian patologicznych pojawiających się w czasie ciąży. No i co więcej, ma taki typowy brzuszek ciążowy, trochę grubszą skórę na bokach brzucha, a cieńszą pod pępkiem, co też jest typowe dla ciąży. Amulety położone na mumii zostały rozmieszczone w dość nietypowy sposób. Z reguły amulety przedstawiające czterech synów Horusa kładziono w rządku poziomym albo pionowym, o tutaj na klatce piersiowej. Nasza mumia ma je położone tak dookoła brzuszka, jakby miały chronić to, co kryje się wewnątrz, więc może miały one chronić płód. Dlaczego płodu nie wyjęto z mumii? Zwyczajowo w Egipcie usuwano organy wewnętrzne w czasie balsamowania zwłok. Jednak tu mamy do czynienia ze sytuacją nietypową. Należy pamiętać, że w czasie ciąży łono jest bardzo twarde i teraz próba otworzenia łona skończyłaby się zniszczeniem ciała matki, a przynajmniej sporym naruszeniem i też mogłoby dojść do uszkodzenia samego płodu, więc i kobieta, i jej dziecko nie mogłyby trafić do zaświatów. Z drugiej strony Egipcjanie uważali, że dziecko jest integralną częścią matki, jeżeli kobieta jest w ciąży, więc nie należało tej więzi rozrywać i należało oboje pochować razem. Być może wierzono, że dziecko odrodzi się, a raczej narodzi w zaświatach. To jest kolejny temat, którego w ogóle wcześniej nie poruszano w nauce. Mamy przyjemność współpracować z dwojgiem znakomitych specjalistów z dziedziny kryminologii. Dr Chantal Milani jest włoską antropolog sądową, która zajmuje się zawodowo tworzeniem rekonstrukcji twarzy ciał, które znajdowane są przez policję, ale również robi rekonstrukcje twarzy archeologiczne, na przykład zrekonstruowała twarz Dantego, Rafaela. Była bardzo podekscytowana, żeby zrekonstruować twarz naszej mumii. Jak robi się taką rekonstrukcję? Daliśmy jej do dyspozycji zdjęcia z tomografu komputerowego, które pozwalają wygenerować trójwymiarowy model czaszki, na który w środowisku komputerowym nakłada się markery oznaczające grubość tkanki i wypełnia się tą twarz tkanką miękką, rekonstruuje mięśnie, a na koniec dodaje brwi, rzęsy, modeluje usta według ściśle naukowych procedur opracowanych na podstawie lat badań, statystycznych badań grubości tkanki różnych populacji obydwu płci w różnych rejonach świata. Mamy też przyjemność współpracować z Hugh Morrisonem, którego zadaniem jest identyfikacja zwłok znajdowanych na całym świecie i często dostaje po prostu zdjęcie czaszki i już inną metodą, taką rysunkową, nakłada na tą czaszkę tkanki, oczy, wszystkie te rzeczy towarzyszące twarzy i w ten sposób rekonstruuje się wygląd osoby, jak mogła wyglądać za życia. No, tajemnicza dama miała taki wygląd typowy dla kobiet z tego regionu świata. Miała miodowego koloru cerę, czarne włosy. Wiemy na podstawie zdjęć tomograficznych, że jej włosy były lekko kręcone. Miała pociągłą, szczupłą twarz. W ogóle była szczupłą kobietą, co widać po skórze na mumii, że jest dalej bardzo napięta. Dalej niewyjaśnione jest, jak umarła tajemnicza dama. Analiza kości czaszki wskazuje na to, że mogła mieć raka, ale tu jeszcze nie mamy stuprocentowej pewności, więc temat jest otwarty. W ramach Warsaw Mummy Project chcielibyśmy dokonać mikroinwazyjnych badań tej mumii i na przykład pobrać próbki z tkanek miękkich tej mumii, żeby dowiedzieć się więcej o stanie jej zdrowia, przebytych chorobach, diecie i wielu innych rzeczach, po których ślady zostają w tkankach miękkich. Jak wygląda, mogą Państwo zobaczyć na wystawie w Muzeum Śląskim w Katowicach, gdzie zaprezentowaliśmy po raz pierwszy obydwie rekonstrukcje twarzy i jeszcze ją zestawiliśmy z zdjęciami z tomografu komputerowego, gdzie widać tą twarz po usunięciu bandaży i substancji bitumicznych, które umożliwiły zachowanie się wyglądu tej kobiety.